kochani, witam Was serdecznie w wiosennej edycji YouTube Hopa. Tym razem tematem jest wianek. Ja postanowiłam zrobić pracę tym razem mix mediową na płótnie, na małym płótnie 20 na 20. No i wiadomo, że nikt z nas nie pozostaje obojętny na to, co się dzieje. W tej chwili na świecie i na Ukrainie. W związku z tym kolory nieprzypadkowo wybrałam żółto-niebieskie i w takiej kolorystyce pozostanie moja praca. I mam nadzieję, po zakończeniu, po nagraniu tego filmu, będzie ta praca mogła trafić w jakieś dobre ręce na dobry, na dobry cel. Także zaczynamy sobie układanie naszego wianka na płótnie i teraz od Was oczywiście zależy, jak bardzo mediowa będzie to praca, ponieważ wiem, że część z Was z mediami nie bardzo umie, lubi pracować, w związku z tym, jak widzicie, zaczynam sobie od przyklejenia papieru. To są dwa papiery, niebieski i żółty, z dwóch różnych kolekcji. Tak naprawdę nie jest to istotne z jakich, bo, bo każda pewnie z, z Was znajdzie w domu żółty i niebieski papier. I podarłam sobie na mniej więcej połowę. I w tej chwili zabezpieczam gesso przezroczystym, dlatego, że praca, tak jak mówię, tym razem będzie u mnie dość mocno mediowa. I po nałożeniu przezroczystego gesso suszymy naszą pracę. Tak, żeby już była zupełnie sucha, więc chwilę temu trzeba poświęcić. Chciałam dodać tutaj jakiś wzór przez maskę, jeszcze nie do końca miałam koncepcję tej pracy, w związku z tym nie wiem, czy nie będzie większość tej maski zakryta, ale tak czy inaczej jest to fajna technika, którą chciałam Wam pokazać. Używam tutaj Color Glow, czyli farbki w proszku metalicznej i mieszam ją z Multi Purpose Medium, czyli z takim naszym medium żelowym gęstym. Uzyskuję w tym momencie bardzo fajną, grubą, taką e, teksturową pastę błyszczącą, i mogę sobie właśnie w różnych kolorach przez tą maskę odbić. Dzięki temu, że mamy te proszki i mamy żel medium bądź multimedium. Multimedium jest nieco gęstsze i ja wolę je akurat do tej techniki z maską. Używam sobie dwóch różnych masek. E, Resztę tych kolorów, które Wam zostaną, możecie sobie użyć na jakichś kawałkach papieru i wykorzystać w przyszłości. Te nasze wzory przez maskę suszymy. Tak jak mówię, ponieważ nie wiedziałam do końca, jak to będzie, pewnie gdzieś tam na końcu tej maski nie będzie dużo widać, ale sobie spokojnie. Jak będziecie ewentualnie robić podobną pracę, możecie to troszeczkę inaczej rozplanować. No i tutaj będziemy zaczynać budować kompozycję. Używam tej odcisku z masy takiej wysuszonej już wcześniej ramki. To będzie jeden z takich naszych elementów kompozycji i dwa motyle, które wycięłam z folii 13 Arts. Folia nowa zupełnie od chyba dzisiaj w sklepie, więc zapraszam, bo można sobie właśnie fajnie dobrać różne motyle do różnego rodzaju prac. Używam jakichś kawałków chipboardu, czyli jakieś tekturki. A tak naprawdę, cokolwiek Wam tutaj się przyda, co będzie mogło stanowić taką naszą przestrzenną kompozycję, czyli ewentualnie odciski z masy tekturki. I tu w koszyczku, jak widzicie wcześniej, przygotowałam sobie różne dodatki, czyli kwiaty, jakieś kawałki gałązek i zaczynam to wszystko sobie powoli komponować jak widziałyście też czy widzieliście używam tutaj już sznurka już wcześniej sobie przygotowałam po prostu kawałki sznurka i powiązałam w kokardki bo to będzie taka moja integralna część jeśli chodzi o teksturę i one, zobaczcie na końcu dadzą nam fajny, fajny efekt a przy okazji ta praca nabiera takiej trochę długości te sznurki gdzieś tam będą sobie nieco wychodzić poza kanwas, więc ta praca nie zamyka się w tych naszych 20 na 20 cm, tylko jest troszeczkę większa. Także te sznurki są taką moją podstawą do mojego wianka, które zaczynam sobie budować kształt tego wianka. Oczywiście wszystko przyklejamy na to multimedium bądź żel medium, w zależności co macie. Pewnie można by było użyć też kleju na gorąco, jednak ja tutaj akurat polecam medium żelowe bo jak widzicie, często sobie gdzieś tam przesuwam te elementy, coś mi nie pasuje, to sobie mogę to zabrać, dodać. Żel medium schnie długo i to jest akurat zaletą przy tego typu pracach, że możemy sobie bardzo długo zmieniać zdanie i przesuwać te elementy. Więc generalnie, kochani, budujemy sobie ten wianek z kwiatuszków. Ja tu używam, widzicie, niebieskiego chrobotka żółtych, takich suszonych gałązek, niebieskich gałązek, kwiatków, jakich tylko, jakie tylko znajdziecie w odpowiednich do, dla siebie kolorach. Można użyć też piórek, można użyć różnych, różnych dodatków po to, żeby ten taki ładny warstwowy wianek zbudować. Można użyć jak właśnie właściwie wszystkiego, co, co znajdziecie, jakieś nawet kawałki, kawałki jakichś innych kwiatków. Napis peace, czyli pokój, tutaj będzie mi idealnie pasował, ale mam go w takim jasnym kolorze, więc pomaluję go tuszem akrylowym, oczywiście też z 13 arc czarnym. Dzięki temu będzie on lepiej widoczny i będzie kontrastował z całością. Tuż akrylowy można odłożyć na bok, on wyschnie, albo tutaj sobie szybko podsuszyć nagrzewnicą. No, i generalnie cały czas dokładam sobie tego żel medium. Ja wiem, że dla niektórych z Was będzie to dosyć przerażające, że jest tego tak dużo, ale ja lubię bardzo dużo tekstury. I tutaj taki był zamiar, żeby tej tekstury jak najwięcej osiągnąć. W związku z tym, to żel medium nam tutaj świetnie służy jako baza. W to żel medium możecie sobie dosypać właśnie różne dodatki, kulki, i za chwileczkę ja również to zrobię. To nam doda jeszcze właśnie więcej tekstury. W związku z tym poukładałam sobie tego żel medium trochę jeszcze więcej dookoła tego mojego wianka. Możecie te kuleczki również dołożyć wszędzie tam, gdzie gdzieś tam pod wiankiem, czy nawet pomiędzy kwiatami, wystaje Wam nieco żel medium. Póki ono jest mokre, ono świetnie przyjmie wszystkie dodatki i tutaj kulki to jest tylko jedna opcja możecie sobie dodać jakieś inne mikrokuleczki złote na przykład tutaj by pasowała też pewnie jakaś drobna mika albo jakiś brokat także tutaj jest dużo dużo opcji no to żel medium właściwie można wszystko fajnie przykleić i oczywiście dla niektórych z Was ta praca już jest gotowa i też możecie ją zostawić spokojnie na takim etapie, jak jest teraz, albo nawet jeszcze i bez mikrokulek, i ona też będzie ciekawa. Ale ja, jak zawsze, chciałabym Wam pokazać jak najwięcej. W związku z tym tą moją pracę ciągle ubogacam i jeszcze tutaj dodaję kolorus za pomocą akwareli. Mamy taki zestaw który się nazywa Travel the World, czyli taka paleta podróżnicza, ale ona tutaj idealnie pasuje, bo są niebieskości, jest czerń i jest również żółty, taki piaskowy kolor i one, ona, ta paleta mi się tu idealnie wpasowała. I pędzelkiem dokładam, jak widzicie, na przemian dosyć dużo wody i troszkę farby. Ta farba się bardzo ładnie rozlewa i dzięki temu ten wianek wtapia nam się troszeczkę bardziej w tło. Bez tej farki ona ta praca nadal jest ciekawa, ale po prostu ten wianek jest taki bardziej e, widoczny, bardziej jest gdzieś tam osobno na tej pracy, tak bym to nazwała. A za pomocą e, akwareli i takiego tutaj blendowania tych kolorów, e, sobie gdzieś tam wtapiamy ten wianek w nasze tło. Możecie dodać trochę żółtego pochlapać, możecie dodać trochę niebieskiego, jeżeli jest za dużo, zawsze można ująć tego koloru. E, Także pracujemy sobie tak długo, aż Wam się ta praca podoba. Właśnie mówiłam o piórkach, jeszcze gdzieś tutaj dokładam na koniec piórka. Całą pracę należy bardzo dobrze wysuszyć najlepiej zostawić na noc. Ja sobie tu jeszcze chciałam dodać troszeczkę chlapań. To też jest czarny tusz akrylowy, 13 alc. I to samo możecie zrobić z białym. Ja zawsze lubię te chlapania dla kontrastu dodać. One pięknie uzupełniają mix mediowe prace. Za pomocą szczoteczki do zębów można uzyskać bardzo drobne, delikatne chlapania. O takie tutaj mi chodziło. Także pamiętajcie, że zostawić sobie pracę do wyschnięcia. Najlepiej już na drugi dzień pomalować sobie boki, bo wtedy nic nam się nie rusza i wyschnie dokładnie, ja sobie pomalowałam boki czarnym gestem. możecie użyć czarnej farbki i całkiem po wysuszeniu jeszcze białym gestem, można sobie odrobinę przemalować delikatnie elementy tak zwane techniką suchego pędzla, możemy podkreślić niektóre elementy i tekstury. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj, dziękuję za wizytę, życzę wszystkim dużo dobrego samopoczucia, dużo ciepła, dużo spokoju, no i zdrowia. Także trzymajcie się, kochani, i mam nadzieję, że zainspiruję Was do stworzenia własnej wersji mix-mediowego wiadka. Pa!